Skazany. Został skazany. Mm. To chyba on jest. Ten, co dopuścił się tego skazany. Zło. Zło. Dobra, zło. Czyli już wiemy chyba, z kim mamy do czynienia tutaj. No oczywiście, przecież niewinne dzieci by tutaj nie błądziły. Przewoźnikiem. Czyli ty jesteś tym parobkiem, który zabił te dzieci. Kościół. O, no i wszystko jest tu powiązane, bo... Obok mamy kościół. Ja powiedziałem, że przecież kościół jest powiązany z całą tą historią. Ta łoba. Powiedzcie mi, czy to nie jest normalne. Zatrzymaj nagrywanie. Co jest? Wiecie co ja mam? Ale ciali mnie pieszy. Nie zatrzymiemy nagrywania. Jest. Ale ciali nam mordzie. Cześć widzowie, dzisiaj kolejna eksploracja. Znajdujemy się w nietypowym miejscu, jak na mój kanał. W miejscu, gdzie była tragedia, nagrywam to na przedniej kamerce. Zginęło tu 46 dzieci. Po prostu się utopili i razem z Dawidem z SRC Urbex postanowiliśmy zrobić tutaj śledztwo. No i co? Bezbędnego przedłużenia, zapraszam was do odcinka. Teren mamy taki nieciekawy, wam powiem, bo... Zarośnięty. Mamy po prostu tutaj zarośnięty cholerę. No i jeszcze te komary, nie? Wiecie co? Na razie na kadłujce nie mam żadnych sygnałów. Ja włączę Ghost Tuba tutaj. Może to zobaczymy. Zrobimy jakąś sesję na dyktafonie też. No będą, może tu jakaś muzyka z dala będzie dochodziła, bo tam gdzieś jakąś imprezę sobie wiejską robią. No niestety. No musimy się jakoś z tym pogodzić. Dobra, ja odpaliłem tutaj Ghost Tuba i spróbujemy się jakoś tutaj zadać kilka odpowiedzi. Zobaczymy. Może jakieś tutaj dostaniemy fajne odpowiedzi, no. Czy jest tutaj ktoś ze mną i mnie słyszy? Jest tutaj duch dziecka, dusza dziecka. Nie obawiaj się nas, przychodzimy w pokoju. Wiemy, że doszło tutaj do olbrzymiej tragedii. To nie był czas na umieranie dla ciebie, być może, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, z duchem dziecka. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Ty tam miałeś więcej odpowiedzi, nie? No. Przejdźmy może jeszcze raz tam. Strasznie komary tu jest wieprzone, nie? Co się tutaj stało w tym miejscu? Znaczy wiemy, co się stało, ale z kim mamy do czynienia? Magnes, ale to nie od was, bo to jest za daleko. Związane z... Związane z? I przerwało. Z tym miejscem? Czekaj, dajmy czas na odpowiedź. Chodźmy spod tych drzew, bo tu mnie na mnie kapie. One, te dzieci się tutaj potopiły, bo te ciała wyławiali przez praktycznie... Wiem, że ostatnie ciało wyłowili po miesiącu dopiero. To one szły z nurtem rzeki po prostu. I z tego, co udało mi się dowiedzieć tutaj z relacji okolicznych, wiem, że ci ludzie, którzy stracili te dzieci, oni w tej tęsknocie, oni tutaj przesiadywali na brzegach tej rzeki i oczekiwali powrotu. Nie potrafili się pogodzić z tym, że no, odeszli. Oni byli w takim szoku, że... No wyobraźcie sobie, taka mała miejscowość, a taka tragedia się tutaj wydarzyła. Nawet nie musiała być mała miejscowość, mogło być duże miasto, to by... To przecież na chwilę obecną to by było rozgłos na całą Europę, myślę. Albo i na świat. Przestań. Uważać. Uważać. Na co uważać? Uważać na co? Albo na kogo mamy uważać?
Chcesz nam zrobić krzywdę? Tak czy nie? Stanimy w jednym miejscu i robimy to badanie, bo... Bóg! Teraz powiedział Bóg. Dobra, Kasia, tu staniemy i wiemy, żeby on też nie chodził z tą kamerą. Nie? Tam mi to badało, mniej więcej. Dobra, możesz mu ten... Słyszysz jakieś gówniarzerstwo? Idą tutaj? Zgubiłem się. A czy widzisz nas? Widzisz mnie albo słyszysz? Ustawienia. Zezwolenia. Muszę dać zezwolenie. Tak. Nagrywaj, ja wszystko wrzucam. Ja tam, że klnę czy coś, to normalne. A może teraz będziesz chciał nam odpowiedzieć? Nie musisz ciągle, Kasia, świecić. Jak to może i no to być widać, nie? Słyszysz mnie? Mamy ze sobą tutaj urządzenie, które... Które może ciebie usłyszeć, jeżeli coś powiesz do nas. Wiemy, co tutaj się wydarzyło. No nie no. Wiemy, co się tutaj wydarzyło w tym miejscu. Taka tragedia na pewno odcisnęła piętno i pozostawiła po sobie energię. Jeżeli tutaj jesteś, słyszysz mnie, proszę, odezwij się. Ptaki zaczęły bardziej. Gdyby było ciemniej, to jeszcze bardziej creepy. Zgubiłeś się tutaj? Jesteś zagubiony? Nie no, dziwne dźwięki. No, takie... Takie jakby ryki. Paniczne. No, takie demoniczne, nie? A może my nie mamy po prostu do czynienia z duszą dziecka? Tylko po prostu jest tutaj... coś innego. Mógłbyś się... Pewnie? Coś w tym stylu usłyszałem. Kurde, ale mnie schizuje to z tyłu, nie wiem. Czy jest tutaj osoba, która dopuściła się tej zbrodni? Zabiłeś niewinne dzieci. Tak. Słyszeliście? Zabiłeś niewinne dzieci, tak. Czyli ty tutaj jesteś. Ten zbrodniarz, który dopuścił się tej masakry. Jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś? Co? Na pewno? Jeżeli mnie słyszysz, to odpowiedz mi. Nie ukrywaj się, tylko mi odpowiedz. Tu stoję. Co? Tu stoję. Gdzie stoisz? Pokaż się. Stoisz. Co mi to daje, że mówisz stoję? Ale siedzi. Siedzi. Siedzi, też usłyszałem siedzi. Gdzie tam siedzi? W tym domku? Tym przewoźnika. Czy ty nadal jesteś w tym domku przewoźnika tutaj? Powiedziałeś siedzi. Tam siedzi. Ale tu powiedział inny głos, tam siedzi. Czyli to z kim my rozmawiamy po prostu? Czy byłeś związany z tragedią, która tutaj się wydarzyła, albo byłaś? Tam siedzi, no to mnie powstrzymywało, nie? I za mną jest ten domek, nie? Te ruiny. No tam się nie dostaniemy, bo jest... No nie ma szans. Zarośnięte. No, z mojego światła to nie widać zbyt wiele. Czy tam jesteś? Jesteś tam? Cześć,
kurwa. Ej, co to było? Co? No nie widzę. Nie wiem, tak jakby coś na mnie wyskoczyło. Ty. Nie wiem. Normalnie jakby coś na mnie wyskoczyło, nie? Ja nie robię sobie jaj teraz. Normalnie jakby z tych krzaków coś na mnie wyskoczyło. Już mam schizę teraz. No mówię ci perfidnie, nie? Jakby jakaś energia. Aż mnie kurde... No niestety nie widziałem nic. Czy to byłeś ty? Czy próbujesz nas przestraszyć? Nie, zimno. Ja widziałem coś, ale to jakby tu nie... Czy mamy tam nie wchodzić? Nie wiem, ale mnie poschizowało w cholerę, nie? Tak jakby coś na mnie wyskoczyło, normalnie jakieś... No widziałem takie tam. Nie chcesz nas tutaj? Próbujesz nas przegonić? Wiesz co, ja chyba włączę tą drugą jeszcze. Ale się słychać jakieś... Normalnie, tak jakby coś na mnie wyskoczyło, nie? Z tych krzaków. A tam jest kuźwa ten ruiny tego domku, nie? No to przewoźnika. O, już mi miga lampa. Okay. SLS. Powoli do rozładowania już. Będę musiał ładować. Nie wiem, normalnie jestem w szoku, nie? Czy to ty byłeś? Czy próbowałeś tutaj wpłynąć na mnie? Powiedz coś do nas. Dlaczego nas atakujesz? Mnie. Jesteś czymś złym widocznie. W żaden sposób nie związane. Rura. Się tak kropne. Rurę, kurwa. Nie wiem, źle się czuję, nie? Źle się zacząłem czuć. Co tutaj robisz w tym miejscu? Wytłumacz mi to. Powiedz mi to. Sfrustrowany. Jesteś sfrustrowany? Że tu jesteśmy. To musisz mnie atakować w związku z tym? Nie życzę sobie tego, żebyś na mnie wpływał. Czy wyrządziłeś komuś zło? To chyba on jest. Ten, co dopuścił się tego skazany. Zło. Drugie zło. Mam ciary teraz, nie? Czyli już wiemy chyba, z kim mamy do czynienia tutaj. No oczywiście, przecież niewinne dzieci by tutaj nie błądziły. Przewoźnikiem. Czyli ty jesteś tym parowkiem, który zabił te dzieci. Zabiłeś niewinne dzieci. Kościół. O. I wszystko jest tu powiązane, bo... Obok mamy kościół. Ja powiedziałem, że kościół jest powiązany z całą tą historią. Kościół został wybudowany po tym, jak doszło do tej tragedii. Wcześniej w tej miejscowości tutaj nie było kościoła. Musieli do drugiej. Na tym brzegu rzeki. Nie wiecie co? Później w Wiołowie byli. Się potopili, nie? Nie, oni wracali z tamtego kościoła przez rzekę, bo tu nie było. Żałoba. Powiedzcie mi, czy to nie jest normalne. Wiołowie. Co jest? Wiecie co ja mam? Ale ciali mnie pieszy. Nie zatrzymiemy nagrywania. Jest. Ale ciali nam mordzie. 38. Nieciekawy. 21:28 jest. 10 minut. Miałeś 38 lat? 38 lat miałeś? Kurwa. Jak lnę, bo ja czułem, że tu jest coś złego, nie? Tu jest coś złego, bo to się na mnie rzuciło.
Dlaczego mnie zaatakowałeś albo próbowałeś zaatakować? Pokazał ci, że jest. Nie o to chodzi. Mógł w inny sposób pokazać. Słuchać. Cześć. Już się z tobą przywitaliśmy. Może mamy posłuchać. Żegna. Albo się żegna z nami. Nie chcesz nas tutaj. Jeżeli nam jasno odpowiesz, to pójdziemy stąd. Powiedz, czy nie chcesz nas tutaj? Powiedz tak lub nie. Postaraj się odpowiedzieć jasno i stąd idziemy. Wiecie co, ja się źle czuję, nie? Strasznie, ja się rzadko czuję w miejscach... Cisza, powiedzmy, że... I cisza. Ale tutaj wyjątkowo się dziwnie czuję. Zwariowany. Wiecie co, nie wiem, nie mam siły jakoś. Coś chyba na mnie próbuje wpłynąć. Czekaj, tam gdzie wejść do tego wniosku. Jeżeli jesteś tutaj, zbliżcie do mnie. Zbliżcie do mnie, nie uciekaj przede mną. Czy mógłbyś dotknąć mojej prawej ręki? Dotknij mojej prawej ręki. Ale nie pobieraj żadnej energii. Nie pozwalam ci. Kurwa, nagrywamy, bo nie ma czasu. Wyjdź z tego. Chuja pana. Kurwa mać, bo jakby każdy ogarniał ten... Nie mówię, że ten nagrywanie ma ogarnąć, ale jakby każdy wiedział ten... Ja się zdenerwowałem tylko. Dobra, no trochę nam ucięło nagrania i się trochę wkurwiłem. Przepraszam was za słownictwo. U mnie na szczęście jest to nagranie. Mam nadzieję, że jednak... Groźba. Czy ty mi grozisz? Nie wkurwiaj mnie, tylko odpowiedz jasno. Już teraz się zdenerwowałem, ja się zdenerwowałem. Groźba. Nie powtarzaj, tylko powiedz, o co ci chodzi. Ja też jestem tak nabuzowany, że lepiej mnie nie drażni. Przestań. Nie przestanę. Albo pokażę, że tutaj jesteś, albo zacznę się drzeć. Aż mi głowa zaczęła boleć. Posłuchasz mnie? Bo będę cię dalej wkurwiał. Dobra, no widzicie, ja jestem taki teraz, bo ja się zdenerwowałem tym nagraniem, ale to chyba daje efekty. Przestań. Groźba. Może i dobrze się stało, że się zdenerwowałem trochę. Mam nadzieję, że to wybaczycie, no, te słownictwo, ale widzicie, że to przynosi jakieś efekty. I zamilkłeś. No albo z nami tutaj normalnie się skonfrontujesz, albo będziemy tak tutaj ciągle dyskutować. Powiedziałem nie. Wiecie co? Wiecie co? Niech mi ktoś powie... Poszukiwanie. Niech mi ktoś powie, to jest aplikacja. Ale dlaczego ona tak odpowiada tak logicznie, kurwa? No, akurat w miejscach, no. Gdzie... Jestem blisko. Gdzie jesteś? Skoro jesteś blisko, to zrób coś, żebyśmy wiedzieli, że tutaj jesteś. To, że tutaj nam odpowiadasz, to nie jest taki 100% dowód dla nas. Słyszałeś? Tak jakby coś puknęło. Drewno jakby tak pukło. Wiecie co, mi głowa zaczęła boleć, ja chyba zaraz to skończymy, bo ja nie mam coś. Jestem jakby wycieńczony. Ucha dwójka nic nie pokazuje. Dobra, pokaż mi na tym urządzeniu, które mam w prawej ręce, że tutaj jesteś. I ostatecznie dajemy tobie spokój. Ale musisz podejść do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, z tym zielonym... Przestraszony. Nie bój się nas, nie obawiaj się nas, tylko podejdź, pokaż nam. My chcemy tylko dowodów.
na istnienie zjawisk. No i pójdziemy sobie stąd. Zbliżcie, nie bój się. Piwnica. Dobra. Wiecie co, ja nie mam jakoś siły. Ja chyba... Po tym co się działo. Na dzisiaj. Ja nie wiem ile tam wyszło. Materiału, ja nie wiem ile tam... U mnie dobre 20 minut. Ile? U mnie 20 około. Wiecie co, no nie mam po prostu siły, tak jakby coś żarło ze mnie energię. Od momentu jak to tutaj na mnie wyskoczyło. Być może no... Na chwilę obecną mówię wam, no źle się czuję. Tak? Teraz kurde aż... Teraz aż wzrok już szwankuje, ja tu widzę różne rzeczy. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał mimo wszystko. Teraz się oślepiam. Trochę się to działo. I ta aplikacja daje takie logiczne odpowiedzi. Aż tam się dziwię. I teraz dziwne rzeczy widać, nie? Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja się z wami żegnam, także siema i do następnego.